Draginia Nadażlin, dyrektorka Amnesty International Poland, Fonet, wiem, Wonet rano. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą mogliśmy Wonet to zobaczyć, te zdjęcia, które wstrząsnęły chyba całym światem tak naprawdę. To efekt decyzji Donalda Trumpa, który wprowadził zasadę zero tolerancji dla nielegalnych imigrantów, głównie z Meksyku, którzy nielegalnie przekraczali granice ze Stanami Zjednoczonymi. Zasada wydawać by się mogła według niego bardzo prosta i skuteczna, czyli oddzielanie rodziców od dzieci. Tylko dlatego, że rodzice są aresztowani, a dzieci niepełnoletnich zamykać nie można. A efekt, no wszyscy mieli okazję to zobaczyć. Tak, to jest niesamowity kryzys wywołany po prostu działaniami administracji amerykańskiej, w którym momencie wszystkie osoby, które próbowali przedostać się do Stanów, zostały właśnie nazwane nielegalnymi imigrantami. To jest już... No, nie do pomyślenia. Mówimy o ludziach, którzy nawet jeżeli przekraczają granicę bez wizy, to ich status nie może doprowadzić do tego, że podawani są takim cierpieniom, ponieważ widzieliśmy, że to było zamierzone, żeby zadać im jak najwięcej cierpienia, żeby nie widzieli, co się dzieje z ich dziećmi. I z drugiej strony dzieci, które również nie wiedzieli, gdzie są ich rodzice, kiedy to się skończy, czy się w ogóle skończy, gdzie oni się znajdują. I nasze badania już w maju tego roku pokazali, że te praktyki były stosowane jeszcze wcześniej, zanim ta polityka zero tolerancji została wprowadzona oficjalnie 6 kwietnia. Te praktyki były prowadzone już od grudnia 2017 roku. I teraz... Ze względu na właśnie oburzenie całego świata, ze względu na ogromne oburzenie w Stanach Zjednoczonych, również Republikanów, prezydent Trump wygląda na to, że się wycofuje z tej praktyki, natomiast ten dekret nie naprawia sytuacji, bo okazuje się, że te osoby wszystkie, które przekraczają granice Stanów Zjednoczonych i będą starać się o azyl, ponieważ wiele z nich pochodzi właśnie z Nikaragui, z Hondurasu, miejsc, w którym jest ogromna przemoc i uciekają od tego, od tej przemocy, te osoby będą umieszczane razem ze swoimi dziećmi do takich właśnie ośrodków w dziwnych miejscach i przetrzymywane razem z dziećmi, aż zakończy się ta procedura azylowa, co może po prostu trwać miesiącami i miesiącami. Mm-hmm. Dzieci nie powinny w ogóle przebywać w takich pomieszczeniach. Jeszcze wcześniej amerykańskie prawo zezwalało na maksymalnie 20 dni. W tym momencie, od kiedy prowadzono praktykę dotyczącą tej zero tolerancji tak zwanej, oznaczało to, że te dzieci były przetrzymywane czasami miesiącami. Teraz nie wiadomo jak długo będą przetrzymywane, ale będą przetrzymywane tam ze swoimi rodzicami. Wspomniała pani, że ta praktyka ma miejsce tak naprawdę nie od kwietnia, bo przynajmniej Waszyngton podaje te dane od kwietnia, że od wprowadzenia zasady zero tolerancji rodzicom odebrano 2000 dzieci, czyli jeżeli to faktycznie ma miejsce od grudnia, to ta liczba jest dużo, dużo wyższa. Ta liczba jest dużo większa i Stany Zjednoczone, czyli administracja państwowa nie jest w stanie podać dokładnie liczby, bo nie chce podać dokładnie liczby tak naprawdę ile dzieci zostało odebranych rodzicom, ile czasu spędzili w tych ośrodkach. Natomiast my dotarliśmy do młodych ludzi, którzy już byli po opuszczeniu tych magazynów de facto, trudno to nazwać ośrodkami, tych różnych opuszczonych hal, magazynów, gdzie ad hoc przygotowano klatki, gdzie trzyma się dzieci. Mm-hmm. Nie da się ukryć, że nie tylko Stany Zjednoczone zaostrzają te przepisy wobec uchodźców czy też imigrantów, bo coraz więcej głosów i różnych państw w Europie ma podobne zdanie. Ostatnio było sporo zamieszania i zresztą jest cały czas ciąg dalszy tej historii we Włoszech, bo nowy rząd i nowy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłosił, że koniec przyjmowania tak naprawdę nielegalnych uchodźców. Problem tam był przez wiele dni, chyba nawet ponad tydzień, ze statkiem Aquarius, gdzie ponad 600 uchodźców koczowało i czekało. W końcu Hiszpania zdecydowała się ich przyjąć do siebie. Tak, to jest niestety bardzo niebezpieczna tendencja w Europie i Stanach Zjednoczonych i mamy też obawy, że taka praktyka też będzie dotyczyła. Te kraje, które de facto przyjmują najwięcej uchodźców, to są de facto kraje ościenne, czyli kraje, które bardzo często są same w jakiś sposób dotknięte danym konfliktem, są biedne i to w nich przybywa 84% uchodźców na całym świecie. Natomiast my widzimy, że w Europie zapanowało takie przekonanie we wielu krajach, że jeżeli zamkniemy granice, to Latwia nam będzie, tak, i Latwia nam będzie przekonać swoich własnych obywateli, że rozwiązaliśmy problem. Bo to jest tak naprawdę przekaz skierowany do własnych obywateli, że władze wiedzą, co robić. Podczas gdy nie wiedzą. Gdyby wiedzieli, co robić, to by po prostu przyznali się przed samym
samym sobą, że to jest wyzwanie i z nim się trzeba uporać. No ale właśnie, to co robić w takim razie, bo sytuacja chyba jest na tyle poważna, że nieoficjalnie mówi się, że na prośbę Niemiec w niedzielę ma dojść do takiego nieformalnego szczytu państw, które są tych właśnie między innymi ościenne, które są zainteresowane, bo tam najwięcej uchodźców dociera chociażby z Afryki. Jakie rozwiązanie? Gdzie może być ten złoty środek, który pomoże rozwiązać ten problem, który staje się coraz poważniejszy, jak widzimy? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Europę, potrzebna jest reforma obecnej regulacji Dublin III, która zakłada, że w momencie, kiedy uchodźca przybywa do pierwszego kraju Unii Europejskiej, to tylko tam może dostać status uchodźcy. I potrzebna jest właściwie taka regulacja, która umożliwi lepszą solidarność między krajami Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę dzielenie się tą odpowiedzialnością dla osób, które przybywają do Europy. Druga kwestia jest, wydaje mi się, podstawowa jednak, to jest to, żebyśmy zmienili to, co jest w naszych głowach coraz bardziej, czyli właśnie przestać myśleć o tym, że uchodźcy to problem. Bo te same środki, które są w tym momencie inwestowane w mury, w tę politykę antyimigracyjną, można by było również dobrze zainwestować w politykę integracyjną, politykę pomocy i wsparcia. Jeżeli chodzi właśnie o sytuację we Włoszech albo na Malcie, która również odmówiła przyjęcia statku Aquarius, to widzimy, że to są kraje, które od lat już alarmują, że inne kraje unijne powinny się też w to włączyć. Właśnie w to rozdzielanie uchodźców i zadbanie o to, żeby... A kraje unijne coraz głośniej mówią, że nie. Wczoraj parlament Węgier przyjął między innymi taki pakiet ustaw antymigracyjnych, że za pomoc finansową czy organizacyjną nielegalnym imigrantom grozi będzie nawet kara więzienia. I to jest bardzo ciekawy moment, bo Węgrzy od dawna prowadzą już bardzo kosztowną politykę antymigracyjną i antyuchodźcom. I jednocześnie ten pakiet tak naprawdę ustaw, który został wczoraj przyjęty, oznacza, że wszystkie osoby, które pomagają właśnie mogą zostać uznane za przestępców, ale również zakazał bezdomności. Czyli widzimy, również wprowadził bardzo głębokie zmiany dotyczące systemu sądownictwa. Czyli widzimy, że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju spójny bardzo obraz państwa, w którym nie ma miejsca dla słabszych. Przekonuje się większość społeczeństwa, że rozwiązanie problemu związanych właśnie z takimi osobami jak uchodźcy, bezdomni, będzie po prostu rozwiązywane w ten sposób, że ich się przekreśli, że oni znikną. A z drugiej strony prowadzi się też takie zmiany dotyczące ustroju państwa, które będą umożliwiali absolutną władzę obecnej ekipy rządzącej. I podobna sytuacja, powiedziałabym, jest też we Włoszech, chociaż tam jest rząd od niedawna, ale musimy też powiedzieć na to, że oprócz tego, że Włosi nie przyjęli Aquarius, to również ogłoszono chęć prowadzenia popisu Romów i między innymi po to, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszyscy oni mają prawo przebywać we Włoszech. Mhm. Czy aby wśród nich nie ma takich osób, które nie są z Włoch i których trzeba po prostu odesłać do kraju pochodzenia. Więc to idzie w tak naprawdę w bardzo spójny sposób, bo powiedziałabym, że uchodźcy są po prostu tą pierwszą grupą, która jest najbardziej narażona na wykluczenie społeczne i tak na próbę zostawiania ich poza nawiasem społeczeństwa. Natomiast to jest po prostu pewien ciąg. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Draginia Nadarzin. Salar Farsi-Rańczyk miał być dzisiaj z nami. Też mieliśmy z nim porozmawiać na temat tego, jak imigrantowi żyje się w Polsce. Nie udało mu się dotrzeć do nas. Gorąco pozdrawiamy. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie. Kończymy Onet Rano, kończymy Onet Wiem. Fakt, opinie to już za moment. Agnieszka Burzyńska czeka na spotkanie z państwem. Dzień dobry, Agnieszko. Witamy tutaj z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o życiu, jak się żyje w życiu, w którym trochę brakuje polityki. Nie. Umówmy się co do jednego, że polityki nigdy nie brakuje, bo jest cały czas w dużych porcjach, czasami aż za dużych, dostarczana nam codziennie. Ale takiej czynnej polityki. A czynnej polityki oczywiście, że trochę brakuje, ale też no, życie na każdym etapie ma swoje uroki. Ja w polityce staram się uczestniczyć na zasadzie już komentatora bardziej, trochę osoby wspomagającej, no ale przynajmniej to, ja już muszę... To już chyba kokieteria, o której zresztą za chwilę porozmawiamy w studiu. Widzimy się za minutkę. O życiu, o polityce. Agnieszka Burzyńska, Fakt, Opinie, gorąco polecamy, a za wspólny poranek bardzo dziękuję w imieniu swoim, całego zespołu i zapraszamy oczywiście, jak zawsze, jutro o 7:55, tym razem z Koszalina.